jestem nauczycielem w państwowych szkołach budownictwa, nauczycielem nauki praktycznej zawodu stolarz oraz technologii drzewnej i meblarskiej. Prowadzę też zajęcia z kółka zainteresowań rzeźbą. Moje pierwsze studia to zaraz po liceum skończyłem na Wydziale Prawa w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jak to się stało, że trafiłem w ogóle do tej szkoły? Miałem firmę, która się zajmowała stolarstwem. Wcześniej zrobiłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych, kierunek pedagogika, a więc miałem przygotowanie merytoryczne w postaci tych studiów do tego, by być nauczycielem. No i złożyłem pismo do pani dyrektor, do Państwowych Szkół Budownictwa z prośbą o to, aby mnie zatrudniła na stanowisko nauczyciela zgodnie z moim wykształceniem nauczyciela przedmiotów prawniczych. Ale zaproponowała mi pracę jako nauczyciela praktycznej nauki zawodu właśnie z racji tego, że prowadziłem firmę, ale po namyśle stwierdziłem, że spróbuję. Później się okazało w trakcie już pracy, że jest zainteresowanie młodzieży rzeźbą. Wcześniej miałem epizod taki, że wykonywałem rzeźby, ale nie tylko z drewna, również z ceramiki, z kamienia i wystawiałem w galeriach. Podczas zajęć właśnie uczniowie zauważyli, że coś tam czasami wyrzeźbię. No i zaczęli dopytywać, czy mogliby przychodzić na jakieś dodatkowe zajęcia. Po rozmowie z panią dyrektor, a rozmowa ta dotyczyła możliwości prowadzenia takich zajęć pozalekcyjnych, pani dyrektor przychyliła się do mojej prośby, żeby stworzyć takie kółko, nazwijmy to zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne ze snycerki. No i tak to trwa trzeci rok, prowadzę te zajęcia, część młodzieży się przewija, ta sama część przychodzi, odchodzi, wiadomo, że kończą szkołę, też odchodzą, ale ogólnie jest zainteresowanie, cieszy mnie to, jak młodzi ludzie odnajdują sobie talent i okazuje się, że rzeczy, które dla nich się wydawały być pełną abstrakcją, niemożliwymi do wykonania, okazują się dla nich być łatwymi po iluś zajęciach. Nabierania wprawy, techniki, wyłaniają się talenty. A od wczesnych lat młodzieńczych zajmowałem się drewnem jako takim. Lubiłem zawsze coś podłubać, jakieś szafeczki zrobić, coś wyrzeźbić, jakieś ramki. I sprawiało mi to niebywałą frajdę. I tak zostało do dziś. Cieszę się, że mogę też te pasje przelać, zaszczepić w młodych ludziach. Wyłonić na światło dzienne ich talenty, które czasami są ukryte. Oni sami, nie wierząc w to, że tak się dzieje, odkrywają. Odkrywają talent potem, który się przeradza w pasję. A pasja jest najważniejszą w życiu, bo czym jest człowiek, który nie ma zainteresowani pasji? Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Ojda, ojda, dana kompania. Kolejną pasją, nie wiem czy nie mniej, a absorbującą mój umysł i moją duszę jest pasja związana z historią. Z historią przede wszystkim Polski, a najbardziej okresem dwudziestolecia międzywojennego. Jako piętnastolatek już miałem motocykl, oczywiście musiał być to zabytkowy motocykl. Marzyłem o motocyklu przedwojennym polskiej produkcji Soku, co było nieosiągalnym. On otworzył mi wrota do pewnych sfer życia kulturalno-obyczajowego. Wszelkiego rodzaju świętach, rekonstrukcjach jest wszędzie mile widziany i zapraszany. I tak występuje czasami w Muzeum II Wojny Światowej, tak jak w 2018 roku na stulecie odzyskania niepodległości. Byłem zaproszony przez pana dyrektora Nawrockiego, obecnie prezesa IPN-u, w obchodach rocznicy wybuchu wojny
na Westerplatte, w rekonstrukcjach bitwy nad Bzurą, w Kutnie, Krojanty. No i czasami też występuję w jakichś filmach fabularnych, gdzie jestem kierowcą z reguły motocykla. Czasami robię też jakieś troszeczkę może większe role, gdzie jakiś tam epizod się przewija. No i w tej szkole też czasami robię z uczniami akcję pod tytułem Historia. Najbardziej jaskrawym, transparentnym tego przykładem jest obchody 11 listopada. Wiadomo, że one nie odbywają się 11 listopada, zawsze się odbywają w okolicach, czyli z reguły przed 11 listopada. Wówczas się przebieram w mój mundur. Zapraszam gości, moich przyjaciół spoza szkoły, którzy uczestniczą w grupach rekonstrukcyjnych, w taki sposób, żeby oni byli troszeczkę inaczej niż ja ubrani, mogli prezentować jakieś inne sfery życia, na przykład cywilne w okresie II Rzeczypospolitej. No i robimy takie lekcje żywej historii, chodząc od klasy do klasy, opowiadając, jak to się ubierano w czasie II Rzeczypospolitej, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak był postrzegany człowiek, życie, żołnierz i co znaczyło dla niego słowo patriotyzm, Polska. Poprzez te działania moje młodzież może zauważyć, że jest coś więcej niż tylko konsumpcja, wyspanie się i spóźnienie do szkoły, bo musiałem się wyspać. Jest coś więcej jak lekceważenie drugiej osoby. Jest empatia, jest pasja, jest honor i, no, i nieustępliwość w dążeniu do tych rzeczy, które uważamy za dobre. Rzeźba pokazuje nam, że cierpliwość popłaca, systematyczność. Przychodząc na zajęcia takie z rzeźby, młody człowiek zaczyna od deski, której nie ma nic, żadnego śladu po jakimś artyzmie, że coś tam będzie się wyłoni. Ja mówię zawsze do młodych ludzi, wy ściągacie tylko tę zbędną warstwę, bo tam w środku to jest, to czeka, a wy musicie to odkryć. Faktycznie można poprzez pracę taką systematyczną, cierpliwą coś uzyskać. Wśród mojej młodzieży jest bardzo dużo takich ludzi, którzy te rzeczy zauważają i zaczynają stosować we własnym życiu. No, zdarzają się właśnie tacy uczniowie, którzy już mają pogląd na swoje życie i pomysł na to. A nawet jeżeli nie mają, to co robią to z pasją, z zaangażowaniem i z poświęceniem niejednokrotnie, bo przyjeżdżają do mnie, tak jak w naszej szkole się uczą dzieciaki, które mieszkają po kilkadziesiąt kilometrów od tej szkoły, to muszą zostać dłużej i później wracają do domu, żeby z kolei znowu rano być na zajęciach. I to jest też poświęcenie ogromne. Oni się uczą poświęcenia, a odrzucają konformizm.